Gościu, pieniądze żeś przewoził. Typie, co ty łapówę dajesz, typie? Dzień dobry, witam wszystkich towarzyszy. Mówi do was wasz największy towarzysz, inspektor Pietia Hogatowicz. I dzisiaj widzimy się po raz kolejny, jeden z ostatnich razów na granicy. Chociaż pisaliście, żeby próbować przejść jakby tę grę po raz kolejny, tylko jakby po drugiej stronie barykady, będąc tym, który bierze łapówki, będąc tym, który gra po stronie ludzi, a nie rządu, więc zobaczymy jeszcze. Może jakieś pojedyncze odcinki, może streamy, coś się z tego pojawi. A ja wam tylko przypomnę na początku, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie też na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzień dobry, proszę pana, co my tutaj mamy? Zabrania się wstępu do kraju osobom narodowości akarystańskiej poniżej 30 roku życia, karta pojazdu, kontrola techniczna, sfałszowane dokumenty, no i mamy trzech przemytników, kolor pojazdu zielony, to nie jest. Fałszywy dokument, paszport i akarystan może być i to. Dobra, ile pan masz lat? Pan masz więcej niż 30. Cyryl Gierasimow, Cyryl Gierasimow. Cyryl Gierasimow, dobra. XMY 6880MG, to się zgadza. Mikros 26D się zgadza. A waga, czy się zgadza? 780, to się zgadza. Dowód rejestracyjny jest jak najbardziej w porządku. 27 listopada, 8.1, 31 grudnia, to jest git 76ZI, Z5X6, to jest też dobre. A no to co może być nie tak? Musimy sprawdzić, czy piecząteczka jest dobra, i czy papeteria jest w porządku. Tu się zgadza i tu się zgadza. Kurczę, za co moglibyśmy go przywalić? Worek z nawozem, no dobra, na pewno tak. Nie masz jednego lusterka, ani nie masz zderzaka, to jest fakt. Teraz tak, czy wybite szybki jakieś, coś? Ubytków większych nie ma, szybek wybitych też nie. Na pewno wyładujemy pański towar na zewnątrz. Marnuje tylko twój czas, proszę pana, tak pan sobie może myśleć? Aczkolwiek władza ma tutaj inne przemyślenia na ten temat. Więc my sobie to wszystko sprawdzimy. Na razie towar się zgadza jak najbardziej. Towar się zgadza. Wszystko w porządku się wydaje być na pierwszy rzut oka. To może być pierwszy gość, który od razu przejedzie w ogóle. A dawno nikt nie przejeżdżał. Dawno nie przepuszczaliśmy nikogo kompletnie przez granicę, nie? Także jest szansa. Nawet nie wiem, czy go będę wypraszał z samochodu. No chyba nie. Wydaje mi się, że gość nie pasuje do profilu zbrodniarza tutaj. No dobra, sam się wyprosi. W ten sposób, jak sobie wsiadłem, to się sam chłop wyprosi. Ale no tu niczego nie ma praktycznie, tak myślę. Więc możemy wrzucić rzeczy do samochodu z powrotem. I tak naprawdę pozwolić mu chyba przejechać. No bo sprawdźmy jeszcze raz. Imię, nazwisko się zgadzało, data ważności też, numer też, zdjęcie też, list przewozowy też, typ pojazdu tak, numer, waga, pieczątka, tło, regulacje wjazdowe go nie dotyczą, no proszę pana. A, pan kupujesz wódeczkę jeszcze. Ale mi się chyba wódeczka skończyła z tego co pamiętam. Zaraz możemy to zobaczyć, czy mi się wódeczka czasem nie skończyła już do sprzedawania. Tak, mi się skończyła wódeczka na sprzedaż. Ale mamy mnóstwo pieniędzy po prostu i tak, więc... to wszystko proszę przejeżdżać i proszę się nie obracać. Dokładnie, nareszcie. Mam wrażenie, że pan Cyryl Gierasimow już tutaj był kiedyś, ale no chyba nic nie miał. No mam taką nadzieję, no sprawdziłem mniej więcej po oponach, po tym. Nic nie widziałem. Dobra, prawidłowe dokumenty, chociaż czegoś nie zaznaczyłem. A, nie miał drugiego zderzaka, okej, to nie było jednak... najlepsza kontrola to nie była, ale była i tak dobra. Poproszę o dokumenciki. Oj, pan ma poniżej 30 lat. No pan już nie wjedziesz przez regulacje wjazdowe na pewno. Ale wyglądasz pan na tego samego. Borys Kulkin, Borys Kulkin, Borys Kulkin, Borys Kulkin. 20 czerwca, 26 grudnia, 6K7Y
7W58 to się zgadza. Czy to jest zawet? Chyba tak. Zawet. No to jest zawet w wersji tej kombi. Ile? 1490 to się zgadza. Rejestracja BXV2322000. Dobra, to się zgadza. Kurcze pieczone. Gość też jest czysty jakby na ten moment. Sprawdzimy oczywiście sobie papeterię, czy jest wszystko w porządku, czy będzie jakiś dokument sfałszowany. Wszystko zgodne, powiem wam. No ciężko się przywalić do niego. No do niego się przywalimy i tak za regulacje wjazdowe, co prawda. Paszport Akaristan, kolor pojazdu zielony. No to nie jest zielony na pewno. Dobra, sprawdźmy najpierw stan zachowania pojazdu. Określam oprócz tego, że jest rdzawy na bardzo dobry. No a teraz sprawdzamy, czy niczego nie ma. Tak naprawdę, bo samo to, że jest z Akaristanu, już czyni go podejrzanym. Niestety, tak jak kiedyś traktowaliśmy ludzi z Al-Barak, tak teraz musimy traktować ludzi z Akaristanu. No i to nie moja wina niestety, no to... Sami się do tego doprowadzili, panowie Akaristańczycy. Niestety, no tu nic nie widzę tak szczerze, za bardzo. Czy coś... No nic nie widzę, powiem wam. No nie bardzo jest cokolwiek tutaj zbierać. I tutaj też nic. Dobra, spiszmy towar. I to tyle towaru, 4 i 4. To by się zgadzało. Czekajcie, no i tu nic nie ma. Nic nie ma, no dobra. Pan po prostu nie wjedziesz przez regulacje wjazdowe i to tyle chyba. Także nie mogę mu nic więcej powiedzieć. No dobra, panie. Odrzucamy panel. Mam nadzieję, że on nie będzie przemytnikiem, bo tak sprawdziłem na szybko. Nie zauważyłem nigdzie niczego, co mogłoby sprzyjać mu w kradzieży. No nie znalazłem towaru. Na pewno nie przejdzie przez granicę, więc to się powinno... Oj, zielony kolor pojazdu tam jest. To by się mogło już zgadzać po części. Dzień dobry. Poproszę dokumenty. Perfekcyjna kontrola, więc idealnie. No ten gość to wykrzywiony totalnie. Od razu dwa koła, gościu. To tak, przebite opony dwa razy. Lusterka są. Mam wrażenie, że... Ja nie wiem, jak powinien u niego zderzak przedni wyglądać, ale mam wrażenie, że nie ma zderzaka. Pan kolega. Tylny ma... A no tak, no bo nie ma tego przecież rejestracji z przodu. Dobra, PGD7586RV. Igor Sacharow. Dobra, już się nie zgadza. Czerwiec, maj, to by się zgadzało. To się nie zgadza. No on już na pewno nie przejedzie. Z Mordki się zgadza. Pan się dobrze zakonserwował, widzę. I to tak, czy to jest Grazduk na pewno? Sprawdźmy to. Czy pan jedziesz Grazdukiem? No ewidentnie, że tak. Ile pan żeś ma? 4110, ledwo żeś się pan zmieścił. W takim razie dowód rejestracyjny jest chyba w porządku. Dobra, i teraz tak, pyk. Akaristan, jak zwykle pieczątka do sprawdzenia i papeteria teraz. Dowód rejestracyjny się nie zgadza. Kolejna rzecz, na pańskim miejscu bym uważał jednak z tym. Tu nic nie ma. Ogólnie ja bym go poprosił o opuszczenie pojazdu. Ja coś przeczuwam, że może być coś nie tak w tym pojeździe, powiem wam. Coś czuję, że jeszcze się nie będzie zgadzało. Wiecie, może się okazać, że jest z Akaristanu i też przewozi jakiś ładunek niedozwolony. Może tak być, nie musi, ale może. Pralka raz jeden? A, bo nie spisałem jej, dobra. Pralka 2, toaleta 1, 4 detergenty i 9 worek z nawozem. To by się zgadzało. No to teraz to, co misiaczki lubią najbardziej, czyli ultrafioletem sprawdzamy wszystko. Tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Nie widzę żadnego węża. Ani niczego takiego. No dobra, może jednak nic nie ma, przynajmniej w paczce. Sprawdźmy tutaj teraz.
No w kole przebitym to też raczej nic nie powinien mieć. Tutaj nic, tu nic. Tu też nic, o dziwo. Coś za porządny jest ten gość. Jak na przewały, które robi w tym samochodzie. Tu nic nie widzę z tyłu, za kanapą. No to co, tutaj też nic w zderzaczku. Tutaj nic, nie, no dobra, no on chyba jednak czysty jest. Tylko po prostu nie wiedzie, nie? Tak mi się wydaje, że chłop jest czysty, ale wjechać nie może. Także proszę pana, no przykro mi z tego powodu, ale pan wjechać, nie możesz pan wjechać. Także odrzucamy pana. No co za dzień, no proszę sobie wyrobić nowe dokumenty, myślę, i będzie pan zadowolony, naprawdę. Będzie pan zadowolony, jak już założy sobie nowe dokumenty, będzie świetnie, naprawdę. Będzie pan się czuł jak nowy dzień by powstał po prostu. Także jeden dzisiaj przez granicę już przejechał, dobra, zapraszam kolejnego, następnego tutaj. Do wjazdu, zielony samochód, to może być przemytnik. Perfekcyjna kontrola, proszę państwa. Ja już widzę, ja już wam powiem, że to będzie przemytnik, bo ma zielony samochód. Już po samym samochodzie stwierdzam, przemytnik. Kurczę, kolego, dawaj dokumenty i od razu wysiadasz z samochodu, nie? Jak coś. Od razu. Proszę opuścić pojazd, bo nawet nie będziemy chyba go musieli sprawdzać. Chociaż dobra, jakim Sawczuk, jakim Sawczuk, jakim Sawczuk, jakim Sawczuk. 1-2-2-5-0-1 sprzejść, to jest już sierpień. Warila 1580 tutaj na wadze wniesione. Oj, oj, oj. Aj, 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 proszę pana, karamba. O, tutaj jeszcze coś jest. No dobra, bierzemy łom. Gościu, pieniądze żeś przewoził. Typie, co ty, łapówę dajesz, typie? Co ja robię, typie? Jesteś pieprzonym przemytnikiem, chłopie. Co ty oddupcasz w ogóle? Czemu się mnie czepiasz? Dobra, gościu, do więzienia idziesz. Typiarzu, już cię w celi więziennej zamykam. Ale przynajmniej patrzcie, oni dostają nowy komplet ubrań w więzieniu. I to patrzcie, jaki piękny komplet ubrań. Także powinni się cieszyć z tego faktu, że mają nowe ubranka. Dobra, tu nic nie widzimy. Tu też nic, o dziwo. Dobra, sprawdzamy pod maską. Tu coś na stówę będzie, powiem wam. Czuję to. Czuję pieniądz. Dobra, tu nic nie widzę. Czuję coś brudnymi pieniędzmi śmierdzi. Aczkolwiek ich nie widzę i to jest problem. Coś tu czurwi jeszcze pieniędzmi. Dobra, wyjmujemy towar, of course. Bo w towarze też może oczywiście to wszystko być. Więc idziemy jeszcze towar obczaić. Czy nie ma tutaj żadnego węża jakiegoś na towarze, dobra, tu na mydełku nie ma. O, tutaj była kontrabanda kolejna, fałszywe pieniądze, git. Tu nic nie widać. I tu nic. Tu może coś, też nic. Kanapa tylna. Też nic? Co jest, jakiś za porządny, w sensie jakby za mało kontrabandy w tym pojeździe było, mam wrażenie. Na pewno gdzieś jest, ale po prostu jej nie wykryłem, nie? Ewentualnie jej nie wykryję całkowicie. Już mi się nie chce w tym samochodzie szukać. Szczerze, już tak mam wrażenie, że przeszukałem. Proszę, proszę zabrać mi ten samochodzik stąd. Dziękuję. A nie, jest perfekcyjnie, $200 zarobiliśmy. I zapraszam ostatni pojazd na dzisiaj. Mamy jednego przemytnika mniej, Akaristan i fałszywy paszport jeszcze może być. O, powiem wam tak, ja od razu tutaj sobie pójdę i sprawdzę. Od razu posprawdzam. Jak będzie miał w oponie, to już wiecie, to jest najłatwiejsze, co możemy sprawdzić. Oponisko. Proszę o wasze dokumenty. Dziękuję, towarzyszu. Moja żona pracuje w Sejmie, muszę natychmiast sprawdzić, czy nic jej nie jest. Błagam, przepuść mnie. Dobra, jeżeli twoja żona pracuje naprawdę w Sejmie, stary, to powinieneś mieć ważne dokumenty, a nie zesrane. Także, no co ja mogę poradzić.
Andrzej Wysocki, Azam72, tak? Oj, panie, no to pańska małżonka chyba pana nie nauczyła w takim razie nic o legislacji ani niczym takim, ale to nie tylko jego. Dużo osób o tym nic nie wie. 2544ZC, tu się zgadza. Sprawdźmy sobie od razu też papeterię. Nie zgadza się. Paszport się nie zgadza, proszę państwa. Numer paszportu jest ok, imię, nazwisko było ok, zdjęcie ok, list przewozowy nie ma, typ pojazdu to się zgadzało. Tło dokumentów, a to jest tło dokumentów, ale nie jako paszport. No to jak tło dokumentów, to regulacje wjazdo... Nie, czekajcie, regulacje wjazd... Regulacją wjazdową są zamachy, sfałszowane dokumenty w związku z wykryciem sfałszowanych dokumentów. To o, byłoby regulacje wjazdowe, tak mi się wydaje. No dobra, sprawdzimy pański pojazd. Oczywiście wiecie, o tej żonie to może powiedzieć każdy sobie, a niekoniecznie musi to być prawda od razu. Nie robi pan nic nielegalnego. No może nie, ale wie pan, jest pan podejrzany. Szczególnie, że pańskie dokumenty się nie zgadzają przede wszystkim. Więc no cóż, przykro mi. Ale może nauczy się pan, nie wiem, może pańska żona nauczy pana w końcu, że bez ważnych dokumentów się nie przejeżdża, także odrzucamy pański wniosek. Ona, ja nie ta. Co za dzień, no nie wiem, no ma pan ponad pół roku się spóźnił z aktualizacją danych wjazdowych, no. No nie ma takiej opcji, żeby takie rzeczy się przydarzały normalnie, no. No może pan mieć tylko problem do siebie, no niestety, proszę pana. Trzeba wyrabiać stale i sprawdzać dokumenty, które się ma. Perfekcyjna kontrola, proszę państwa. No i co? Na dzisiaj chyba to by było tyle. Chociaż ja podjadę jeszcze sobie, powiem wam, ja podjadę do gościa, żeby kupić amunicję. Ja zdaję sobie sprawę po prostu, że te gangi czy coś pewnie jeszcze będą atakowały, a ostatni atak to uszczuplił mój zapas amunicji i to bardzo, bardzo mocno, nie? Więc ja sobie podjadę, najwyżej jeszcze się za moment zobaczymy. No dobra, proszę państwa, dojeżdżamy do narzędzi Vlada. Pojechaliśmy sobie taką drogą na skróty, można powiedzieć. No i narzędzia Vlada, welcome to. Dzień dobry, proszę pana, panie Vlad. Dobrze, pan jest otwarty jeszcze. No muszę dokupić, tak, gościu, amunicję do karabinu na pewno. To jest pierwsza rzecz, którą muszę dokupić. I to dokupię jej naprawdę sporo, szczególnie, że mnie stać. Amunicję do snajperki też sobie dokupię. Co bym jeszcze? Może jakieś granaty sobie kupię. Okej, stać mnie w końcu. Mogę dokupić też, no nawet nie wiem, czy ja potrzebuję jeszcze coś z tych rzeczy dokupić, bo i tak mam raczej w zapasie jakieś, no ale dokupię, bo wiecie co, no nie mam realnie na co wydawać pieniędzy w tym momencie, więc tak to właśnie wygląda. No i cóż, w tym odcinku to było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.